Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Jesteśmy dzisiaj z wizytą u kolegów Baranowskich, Roberta i Pawła oraz u kolegi Roberta Fedorowicza. Hodowcy ci mieszkają w okolicach Warszawy, a dokładnie teraz jesteśmy w miejscowości Halinów. Jesteśmy tutaj na okoliczność tego, że tak jak wczoraj w filmie, kiedy byliśmy Dominika Polarskiego, wspomniał Dominik, że koledzy właśnie tutaj, których mamy na pierwszym planie, organizują wspólny gojownik. Gojownik ten będzie nosił nazwę WG Mazowsze i też tak wygląda strona internetowa www.wgmazowsze.pl. Więcej o tym gojowniku, o regulaminie, jaki tam koledzy ustanowili sobie, że tak powiem, na bazie przemyśleń z innymi, z obserwacji współzawodnictwa na wspólnych gojownikach w różnych miejscowościach, powiedzą nam sami koledzy. Proszę bardzo, tylko jeszcze zapytam się, komu pierwszemu oddamy głos? Może Robert tutaj powie o lokalizacji tego gołębika. Gołębik będzie usytuowany tutaj na jego działce, to może jego rodzinnych stronach, więc Robert opowie o lokalizacji, później przejdziemy do regulaminu. Akurat... Witam kolegów hodowców. Gołębik WG Mazowsze położony jest w okolicach Mińska Mazowieckiego, dokładnie 5 km od Mińska Mazowieckiego, w bardzo fajnej, bardzo przestronnej okolicy, gdzie same gojemniki będą położone w odległości od jakichkolwiek lasów, drutów, zbędnych rzeczy 10 km, gdzie przylot gołębi jest widokiem bardzo fajnym, przestronnym. No cóż, mogę więcej powiedzieć, gojemniki będą położone na wysokiej skarpie, gdzie będzie wszystko i widok, i całokształt bardzo przyjemny dla oka. Tak to wygląda. No ja dodam jeszcze, że będą usytuowane na działce hektarowej w bardzo pięknym prostokącie zbliżonym do kwadratu z wlotami na południe, także na pewno będą bardzo dobrze dosłonecznione, z super wentylacją. No i w ogóle wizualnie jest fajny teren, tak jak kolega tutaj powiedział. Gołębiki są przewidziane na ilość gołębi 1250. Przy obsłudze tych gołębików będziemy pracować fizycznie my, plus osoby towarzyszące, które będą pracowały pod naszą dyktandą. Także mamy tutaj opracowany plan treningowy, plan zdrowotny. Badania będziemy robić tutaj w zbliżonej nam SGGW, ponieważ mamy bardzo blisko, także jesteśmy już po rozmowach, będziemy korzystać z ich usług, z badań. Powiedzmy jeszcze, przepraszam, hodowcom SGGW, co znaczy ten skrót? Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, tak? Tak, dokładnie. Dobrze. Która się mieści na Ursynowie. Jest to oddalone około 15 km od gołębika. Cóż, koledzy, no jeżeli chodzi o regulamin, myślę, że regulamin, pracowaliśmy nad tym regulaminem bardzo długo, bardzo wiele razy go po prostu poprawialiśmy, sczytywaliśmy, dostosowywaliśmy go pod dyktando hodowców, którzy zamierzają dać tutaj gołębie na ten nasz wspólny gołębik. Chcieliśmy uniknąć poprawek w tym regulaminie, także chciałbym tutaj już powiedzieć jednoznacznie, że poprawek w regulaminie po opublikowaniu już nie będzie w tym sezonie, w sezonie 2014. Jeżeli chodzi o sezon 2015, będą jakieś przemyślenia, refleksje, na pewno będziemy chcieli to wszystko ulepszać. Mamy takie motto, żeby doprowadzić do stanu, żeby 50% przysłanych gołębi na wspólny gołębik poszło na lot finałowy. Jest to no dla nas po prostu coś, co musimy zrobić, będziemy chcieli, no nie obiecujemy, że na 100% to będzie zrobione, bo wiemy, ostatnio choroby młodych szaleją, jest to trudny temat, zdajemy sobie sprawę, przez co delikatnie ograniczamy hodowlę swoją prywatną, będzie może ona delikatnie uszczuplona, więc w najbliższym czasie też gołębie rozpłodowe w większości pójdą tutaj do sprzedaży. Wiele gołębi lotowych chcemy po prostu zmniejszyć nasze stado ze względu na wyzwanie, które nas tutaj czeka na wspólnym gołębiku. Także cóż, jeżeli chodzi o regulamin. No, regulamin jest dość prosty, dość czytelny i dostępny dla każdego. W naszym gołębiku mogą praktycznie uczestniczyć wszyscy, którzy
dotrzymają warunki regulaminu, które będzie można odczytać przed wypisaniem i złożeniem formularza na naszej stronie www.wgmazowsze.pl. Także w najbliższych czasie to wszystko ukaże. Jeżeli chodzi o regulamin, no czym on się różni od innych regulaminów? No, my przyjmujemy gołąbki, które nie muszą być zaszczepione. Powiem tak, wiemy jak to wygląda z natury, część ludzi wysyła zaszczepione gołębie, które no nie wiadomo, czy dobrze zaszczepione, czy były rzeczywiście szczepione. Każdy gołąb u nas będzie zaszczepiony, odrobaczony z profilaktyką, także i tak musimy to zrobić. My musimy mieć kwit dla weterynarza, że gołębie są zaszczepione i mogą uczestniczyć w lotach, żeby wyjechać poza kraj nasz na lot finałowy. Loty, jeżeli chodzi o loty mamy no bardzo ambitny plan. Lotów konkursowych przewidujemy 19. Loty będą odbywać się od 15 lipca do 6 września. No, może to wszystko terminowo się rozciągnąć ze względu na warunki atmosferyczne. Jeżeli chodzi o ilość lotów, również mogą się uszczuplić. No niestety, jeżeli będą gołębie według nas i opieki weterynaryjnej w złej kondycji, loty będą przerwane, gołębie będą doprowadzone do stanu takiego, żeby mogły uczestniczyć w następnym locie. Jeżeli chodzi o pieniążki, jakie trzeba będzie wpłacić przy wysłaniu drużyny, jest to 1000 zł za drużynę 5 sztuk gołębi. Co jeszcze mogę tutaj powiedzieć? Ja tak może się trochę wtrącę. Powiedzmy jeszcze, że będzie 5 gołębi, z czego tam w regulaminie jest, że dwa są niejako takimi gołębiami aktywnymi. Może o tym powiedzieć coś więcej, jak to by miało wyglądać? Znaczy tak, za te 1000 zł dwa gołębie są gołębiami aktywowanymi. Aktywacja polega na tym, że dwa gołębie z 5 tych gołębi będzie walczyło o nagrody pieniężne. Trzy gołębie w tym są rezerwowe. No, bierzemy sobie poprawkę na to, żeby nie było takiej sytuacji, że ktoś wysyła trzy gołąbki czy dwa, które po prostu nie wiem, no, zdrowotnie nie wytrzymają lub zginą na pierwszych lotach i hodowca po prostu nie będzie miał się czym bawić. Tutaj można powiedzieć, że płaci za dwa gołąbki, a trzy ma rezerwowe. Na każdego gołąbka, który jest opłacony, w rezerwie czeka gołąb na jego miejsce, także polega to na tym, że jeżeli któryś z tych dwóch opłaconych ginie, następny wchodzi na jego miejsce i dalej hodowca po prostu uczestniczy w lotach i tak dalej. Jeżeli ktoś będzie miał bardzo dobry materiał, zdrowy materiał, który do finału będzie miał na przykład 3 czy 4 gołąbki w każdej chwili i przed samym finałem może dokupić sobie aktywację i walczyć o nagrody również gołąbkiem. Słucham? No, konkursowe. Tak, tak, dokładnie. Dokładnie. Także na tym polega ta aktywacja, która jest jasno opisana w regulaminie. Jeszcze może o nagrodach coś powiedzmy. Pula nagród jest około 150 tysięcy złotych. Nagrody są z lotów konkursowych i z lotu finałowego. Nagrody z lotów konkursowych do 100 km są to nagrody pocieszenia, dyplomy. Nagrody z lotów konkursowych powyżej, akurat tutaj mamy pierwszy lot taki za pieniążki 130 km do 500, nawet być może do 550. Tu jeszcze opracujemy miejscowości, będą one podane w planie lotów, ale tak przewidujemy, że finał odbędzie się z powyżej 500 km. Chyba że będą warunki atmosferyczne, które nie pozwolą nam, będzie ściana deszczu na przykład poza granicą Polski, wtedy być może lot będzie skrócony, ale tak jak mówię, to wszystko czas pokaże. Lotów, tak jak wcześniej powiedziałem, będzie 19. Jeżeli chodzi o nagrody pieniężne z lotu, tak jak powiedziałem, powyżej 100 km będzie 10 nagród z każdego lotu.
gołąbki. Pierwsza nagroda będzie 900 zł, 600, 400 i od 4 do 10 miejsca 100 zł. Od 11 do 20 gołębie będą honorowane dyplomem. Przewidujemy również nagrodę z lotu finałowego. Pierwsze miejsce jest to 40 tysięcy i sukcesywnie drugie, trzecie jest malejące. Nagród z lotu finałowego przewidujemy od pierwszego miejsca do 50. Następna kategoria z nagrodami jest to kategoria as. Będzie 5 asów wytypowanych po locie finałowym. Polega ona na sumie prędkości danego gołębia ze wszystkich lotów konkursowych i zarówno z lotu finałowego. Mamy tutaj taki regulamin, że punkty, znaczy suma prędkości jest zbierana tylko z lotów, w którym dany gołąb przyjdzie w konkursie. Konkurs zrobiliśmy tutaj 30% wysłanych gołębi z konkursu. Następną kategorią jest to drużynowa kategoria, która również polega na tych samych zasadach jak as. Gołębie, hodowcy, które przychodzą z lotu w konkursie, sumują sobie sumę prędkości i po prostu dana drużyna wygrywa. Chciałem tu jeszcze nadmienić, że kategoria as jest rozgrywana ze wszystkich gołębi, które wysłał. I zarówno kategoria drużynowa również jest rozgrywana ze wszystkich gołębi, które wysłał. Także jeżeli ktoś będzie miał na 10 lot 5 gołębi, punktują mu gołębie, które po prostu przyszły w 30% z tych 5. Jeżeli ktoś będzie miał 2, no wiadomo, no jest osłabiony, będzie to z 2 gołąbków. Cóż, zapisy chcemy robić tutaj prawdopodobnie od najbliższego weekendu. Przewidywaliśmy to robić od 15, ale myślę, że zdążymy troszeczkę wcześniej. Opracowaliśmy stronę internetową, także niedługo się to ukaże i będzie można sobie obserwować, no i zapisywać się, do czego po prostu zapraszam. Jest to no, na razie jedyny gołębik, który po prostu jest w Polsce, który będzie fizycznie obsługiwany przez ludzi, którzy profesjonalnie zajmują się gołębiami, którzy udowodnili, że potrafią się zająć i świadczą o tym wyniki, które zdobywaliśmy w ostatnich latach. Także proszę się nie bać, dobry materiał na pewno dobrze się pokaże na tym gołębiku. My dołożymy do tego wszelkich starań i myślę, że będzie dobrze. No jeżeli będzie dobrze, będzie to prowadzone z roku na rok, będzie udoskonalane i po prostu gołębiki będą się rozrastać. Mamy teren, na którym będzie można postawić ich więcej i czekamy po prostu na potencjalnych kolegów hodowców i nie tylko, bo nie tylko hodowca może uczestniczyć u nas w gołębiku. Każdy, kto po prostu opłaci drużynę. Każdy, kto opłaci i kto wyśle gołąbki z rocznika 2014. To jest taki podstawowy... No jak młode, sama nazwa mówi. A jeszcze mam takie pytanie, bo wy będziecie też te gołębie sprzedawać na aukcji, tak jak to robi się na innych wspólnych gołębnikach, z tym tylko, że tutaj, żeby to sprawnie przeszło, to apelujecie o te rodowody i wy macie dość restrykcyjne podejście do tego. Tak, niestety znamy to z natury, z innych gołębików, że zarówno jeżeli chodzi o hodowcę i o nas, gołąbki, które nie mają rodowodu, są w sprzedaży eliminowane, można powiedzieć. No, niestety jest to standard, że każdy hodowca, który nabywa gołębia, chciałby wiedzieć, z jakiej linii on się wywodzi. Więc tutaj będziemy po prostu na to zwracali bardzo dużą uwagę, żeby po prostu rodowody były. Także w 100% rodowody na aukcji będą do każdego gołębia. Ja tutaj jeszcze dodam ze swej strony, że żeby to, jako że my się zajmujemy też obsługą tutaj od strony reklamowej i marketingowej tutaj kolegów z wspólnego gołębnika Mazowsze, dla każdego uczestnika tej rywalizacji
zapewniamy darmowy program MEG do ewidencji gołębi, do wypisywania rodowodów i będzie to na takiej zasadzie, że każdy, który się zarejestruje, będzie mógł taki program pobrać, ten rodowód wypisać, nie musi go wcale drukować, po prostu tam jest automatycznie opcja zapisu w formie pliku graficznego i taki plik można po prostu, tylko starczy nacisnąć odpowiedni klawisz wyślij i on automatycznie tutaj do administratora, czyli Pawła tutaj, który będzie to obsługiwał, dotrze. Także nawet hodowca nie musi już nawet tego rodowodu wysyłać, ale może nawet zeskanować go też, przesłać go nam w formie elektronicznej. Krótko mówiąc, że żeby ten po prostu rodowód był. Bo wtedy, tak jak kolega Paweł zauważył, ten gołąb, nie powiem, że jest wartościowszy, że lepiej będzie leciał, ale po prostu hodowca, który by go ewentualnie nabył, który będzie właścicielem, ma udokumentowane po prostu jego pochodzenie, po czym pochodzi, tak jak kolega Paweł wspomniał. Czy coś jeszcze chcę tutaj kolegom dodać? Kiedy będziecie mniej więcej tak zaczynali już tam rozstawianie gołębników o takie sprawy? Czy gołębniki są, będą gołębniki modułowe, już pierwsze dwa moduły powstały, moduły mają po 6 metrów i sukcesywnie będą montowane te gołębniki na terenie. Także na razie są na produkcji. To jest dużą zaletą, tak jak kolega Paweł stwierdził, wszystkie te gołębniki będą stały stroną do południa, gdzie jest bardzo na duże nasłonecznienie i mamy taką nadzieję, że to nam pomoże utrzymać gołębie w dobrym zdrowiu przede wszystkim. A my będziemy sukcesywnie kolegów odwiedzać, zobaczymy zawsze postęp prac, jak te gołębie są tutaj, jak już będą przyjmowane, ale zaczniemy tutaj od sezonu, tutaj już kiedy będą stawiać te gołębniki, po kolei będziemy relacjonować kolegom, jak tutaj wygląda. Ale jeszcze na koniec powiedzmy, przewidujecie oczywiście jak we wszystkich wspólnych gołębnikach jakąś imprezę na lot finałowy, tak? Oczywiście będzie impreza dla uczestników i dla osób towarzyszących i dla kibiców. Będzie po prostu impreza na terenie. Chcielibyśmy tutaj zachęcić, będzie dla każdego, kto przybędzie i ma gołąbka na naszym gołębiku, będzie darmowy poczęstunek, kawa, herbata będzie darmowa od pierwszej chwili do końca imprezy. Kawa i woda i herbata to wody dużo mają, serce wieje, ja myślę też o takich, się znają też drugie i mocniejsze, czy nie? Jeszcze bym chciał wspomnieć tutaj, jeżeli chodzi o te loty treningowe i konkursowe. Chciałem dodać, że tutaj dla ułatwienia i żeby uniknąć ścinek z innymi gołębiami, loty konkursowe i treningowe wszystkie odbędą się w środku tygodnia. To znaczy, do piątku. Dokładnie, od poniedziałku do piątku. Lot finałowy przewidujemy na sobotę. Także na razie kolegom dziękujemy. Wszystkich naszych tutaj sympatyków zachęcamy i hodowców, nie tylko tak jak kolega Paweł zauważył, do wzięcia udziału w tej rywalizacji. Dziękuję, do zobaczenia i liczymy, że kolejne, że tak powiem, odsłony wspólnego gołębnika Mazowsze już będziemy mogli kolegom wkrótce zaprezentować. Dobry lot, do zobaczenia. Dziękuję.